Tu miały być drzwi wejściowe, tu miało być wyjście na taras. Już miałam wyobrażenie, jak tu rosną kwiatki i, tak, i inne rzeczy. I już byłam gotowa jechać po trawę, żeby zasiać sobie tutaj trawę, żeby na wiosnę już było pięknie i ładnie. I czar prysł. Pani Iwona jest samotną matką. Jej dom został całkowicie zniszczony, grozi zawaleniem. Kobieta, uciekając przed powodzią, zdążyła jedynie zabrać torbę z ubraniami oraz dokumenty. 2 dni po kataklizmie pojawił się u niej znany youtuber. Ja nie wiedziałam, kto to jest Kamil Budda, bo nie oglądam YouTube'a i tak dalej, ale dzieciaki szybko mnie uświadomiły, kto to jest, więc na takie spotkanie się zgodziłam. Przyjechał tutaj ze swoją dziewczyną i z operatorami swoimi i powiedział do mnie: masz dom. Nie martw się, kobieto, masz dom. My mamy dla was miejsce i to całkiem ładne, pokażę je wam od razu. Nie, to jest 60 metrów kwadratowych, właściwie całe mieszkanie. Wszystko jest pełne. Nie ma za co, no ja. Mam dom, mam dom! Czy w pani sytuacji cokolwiek by zmieniło, gdyby się okazało, że ten dom był kupiony z pieniędzy pochodzących z przestępstwa? Wie pan co, ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, skąd Kamil ma te pieniądze. Wyciągnął do mnie rękę i ja po prostu nie dochodzę do tego, skąd te pieniądze na ten dom miał. My jesteśmy zdani na pomoc od innych ludzi, tak, dokładnie. Budda to youtuber znany również ze swojej działalności charytatywnej. Został ostatnio aresztowany pod zarzutem prania brudnych pieniędzy, wyłudzania podatku VAT i organizowania w internecie nielegalnych loterii. Będąc jeszcze na wolności, przywiózł na tereny popowodziowe 4 domy kontenerowe. Klucze do jednego z nich wręczył pani Iwonie. Dom został kupiony od producenta legalnie i przekazany na podstawie ustnej umowy. Tymczasowo stanął na gminnym terenie w Paczkowie, aby dać pani Iwonie czas na znalezienie i przygotowanie docelowej działki. Znajdujemy się na działce, którą zakupiłam 4 tygodnie temu. Specjalnie pod ten domek? Specjalnie pod ten domek, tak. Co pani zrobiła na tej działce od tego czasu? Wykopaliśmy szambo. Wykopaliśmy studnię, stanął fundament pod ten domek, a domku nie ma. Okazuje się jednak, że problem pani Iwony leży gdzie indziej. Kiedy doszło do zatrzymania Buddy, pojawiły się wątpliwości, czy domy nie zostaną zajęte jako zabezpieczenie postępowania. Prokuratura jednak szybko wyjaśniła tę kwestię. Jeśli chodzi o domki kontenerowe dla powodzian, prokurator nie planuje zabezpieczania tych domków. Nie będą one na pewno zajęte do sprawy. Także ze względów społecznych prokurator nie zamierza dokonywać zajęcia tych domków. Czyli ci, którzy w nich mieszkają, mogą spać spokojnie? Jak najbardziej. Tak jak powiedziałam, prokurator nie planuje zabezpieczania do sprawy tych domków kontenerowych. Pani Iwona zaraz po tym, jak przygotowała działkę, zgłosiła się więc po odbiór domu do burmistrza Paczkowa. Dom miał stanąć na terenie gminy, której jest mieszkanką, czyli w okolicy Lądka Zdroju. Okazało się, że ja nie mogę tego domku zabrać, że ja zostałam dalej bez niczego. Dlaczego nie może pani tego domku zabrać? Bo nie mam na to dokumentów. Ale kto tak mówi? Tak twierdzi burmistrz Paczkowa. Tego się nie spodziewałam, powiem panu, że aż mnie troszeczkę przytkało i ja po prostu przytaknęłam panu burmistrzowi, mówiąc: dobrze, panie burmistrzu, rozumie pana. I się rozłączyłam. Dzisiaj powtórnie mój kolega ze sztabu kryzysowego tutaj Szczybyszowic kontaktował się z panem burmistrzem. Pani ma klucze do tego domu. Jest prawnie właścicielem. Proszę pana, proszę posłuchać. Zbyt dużo wokół tego tematu się na dzisiaj dzieje. Pana Buddy między innymi. Do momentu, dopóki nie będę miał umowy darowizny, ten domek pozostaje tutaj na terenie gminy. No ale nie może pan zająć, że tak powiem, budynku. Ale ja go nie zajmuję. To pani musi poczekać. To pani musi poczekać 3 miesiące. Ale ona nie ma gdzie mieszkać, panie burmistrzu. No. Panie burmistrzu.